Cześć Karolina, niezwykle miło widzieć Cię na premierze Barbie. Jak Ty się czujesz, bo Ty z wakacji wróciłaś, wypoczęta? Bardzo. Muszę przyznać, że wakacje były bardzo potrzebne i cieszę się, że te kilka dni spędziliśmy na łódce, bo to było takie odizolowanie od wszelkich bodźców i, no i czas na przemyślenia. Czyli rozumiem, że łódka skradła Twoje serce? Na maksa, jeszcze tym bardziej może. Czas na przemyślenia? Zawodowych spraw, czy prywatnych, też, czy jakich? Całego swojego życia, wiesz, sensu, tego co dalej, kolejnych kroków, jak ja się czuję sama ze sobą, po prostu wszystkie moje bodźce, które mnie gdzieś tam na co dzień dotykały, po prostu je wzięłam na bok i naprawdę fajnie jest tak czasem się zresetować. Bardzo było mi to potrzebne, przyznam się, że nie spodziewałam się, że aż tak. Był taki moment, że weszłam do morza i po prostu oddałam się tak w pełni. I tak sobie pomyślałam, niech to może weźmie ze mnie to całe brzemię, które niosę na swoich barkach, które gdzieś tam jest dla mnie uciążliwe w mojej psychice. I super, to było niesamowite doświadczenie, bo tak jakby psychologicznie to trochę zadziałało i poczułam się taka lekka. No i super, to mi się bardzo podoba. A miałaś depresję powakacyjną? Bo czasem jest tak, że jak wracamy z super wakacji, to ciężko jest nam wejść w to życie. Było coś takiego u Ciebie? Miałam sytuację nieprzyjemną na lotnisku, więc... Co się wydarzyło na lotnisku? A Ty miałaś opóźnienia, opóźnienie miałaś. Ale to jakie? To było nie tylko opóźnienie, tylko to był przedłużany czas opóźnienia i końcowo był tego samego dnia już odwołany ten samolot i następnego dnia o 6 rano, a dodatkowo nie chcieli nas wypuścić z lotniska, bo powiedzieli, że jak wyjdziemy, to anulują nam lot. Dopiero o godzinie 2 rano powiedzieli, że mogą nam dać hotel na 2 godziny, bo o 6 rano jest lot. Jak ty się poczułaś taka w podróży zmęczona, jak się dowiedziałeś, że możecie dostać, ale na 2 godziny? Wiesz co, mi to było przede wszystkim... Szkoda ludzi, którzy podróżowali z dziećmi, bo te dzieci musiały spać na ziemi, to nie było przyjemne na to patrzeć i bardzo, bardzo mi przykro, że tacy ludzie musieli przechodzić przez taką katorgę. A będziesz starała się o odszkodowanie, bo można uzyskać odszkodowanie bardzo za to bardzo dużo ludzi mi wszystko. Napisało, że można uzyskać odszkodowanie. No, my daliśmy wniosek i jestem przekonana, że wszyscy, którzy podróżowali, też dali wniosek. Po prostu, dla zasady. Czyli może polecisz na kolejne wakacje, które sfinansuje linia lotnicza. Fajnie by było, nie? To by było wynagradzające. To by było fajne. Bądźmy szczerzy, to by było fajne. Moja droga, nowy piesek u Was w domu. Co Was skłoniło, żeby wziąć jeszcze jednego psa? Generalnie na samym początku był zamysł 2 psów. Natomiast jak wzięliśmy Simbę, to jako szczeniak dawał nam popalić. Jakby w czasie przedłużyliśmy drugiego psa, no, na początku mówimy, nie no, Simba nam tak dawał popalić, że drugiego psa to chyba już nie. Natomiast z biegiem czasu widzieliśmy, że Simba trochę czuje się samotny. Mam tutaj na myśli, że był zdany tylko na naszą atencję. Więc postanowiliśmy, że damy mu brata, z którym będzie się cały czas bawił i będzie miał tą miłość na okrągło. Stąd ta decyzja. No ale... jak Balu się odnalazł? Balu? Balu. Z Księgi Dżungli. Tak, dobra, i jak się odnalazł? Balu jest przesłodkim psiakiem, który jest małym diabłem. Małym diabłem? Co, nie możecie spać? Można, tak, nie możemy spać, do tego jest piranią. Po prostu wszystko gryzie na okrągło, więc trzeba na niego uważać. Ostatnio się dorwał do świeczki, więc po prostu ja zaoferowana wszystko mu wyciągałam z pyska, więc naprawdę na małego psa trzeba naprawdę bardzo, bardzo uważać, tym bardziej, że w tym tygodniu, właściwie to jutro, ma kolejne szczepienie. Ale ty chyba bierzesz to wszystko na poprawkę, nie denerwuje cię, że coś popsuł, bo to normalne, nie? Psy psują i nie ma co się, wiesz, nie ma co krzyczeć na takiego psa. Nie, zdecydowanie jesteśmy w pełni świadomi z Rogerem, że coś takiego ma miejsce. Natomiast wiadomo, że gdzieś tam podświadomie sobie myślę, och, fajnie jakbyś był już dorosłym psem. Mimo, że jest tak słodki jako papi, to jednak dorosły pies wszystko już huma i jest taki jak Simba. Bardzo grzeczny, posłuszny i fajny. Simba kochał firanki, a co kocha Balu? Wszystko, świeczki? Wszystko. Czyli on nie ma ulubionej rzeczy, po prostu wszystko jest ulubione i wszystko jest pogryzione. Tak, włącznie z rękoma. A jak próbujecie z tym walczyć? Walczyć nie. My jesteśmy pod opieką w ogóle behawiorystki, więc wszystko pod jej okiem robimy i z każdą sytuacją się jej radzimy i ona nam mówi, co na przykład, żeby pies miał w nocy lepszy sen, czyli żeby tak nie rozrabiał, to zmęczyć go przed zabawami różnymi, takimi jak niuchanie, czyli na przykład podać mu kolację na macie węchowej, co da mu wysiłek i który jakby dzięki temu będzie dłużej spał. To teraz mam ostatnie pytanie. Karolina, nie wiem, czy wiesz, ale za niedługo energetyki będą od 18 roku życia. Co o tym sądzisz? No ja uważam, że to jest dobre. Uważam, że
takie rzeczy powinny być od 18 roku życia, żeby ludzie się po prostu nie uzależniali. Mnie bardzo zastanawia, jak ty się pobudzasz bez energetyka. Jakie masz metody, żeby wiesz, rano wstać i... No nie, no to ja akurat kawa, a na pewno, ale ja po prostu jestem porannym ptakiem, więc u mnie bardziej w nocy nie ma opcji, żebym została do późna, bo ja uwielbiam rano wstać i mnie nie trzeba pobudzać, bo ja zawsze jestem taka orzeźwiona rano i w pełni świadoma. Ale ja też totalnie to popieram, że wiesz, z dowodem będzie się kupowała energetyka. Tak. A często korzystasz z energetyków? Często, ale bywają takie sytuacje, no nie powiem, że nie. Zazwyczaj sugar free. No ale jesteś dorosła, więc możesz, a dzieci tak. Niech się wychowują bez energetyków. No, dziękujemy bardzo. Rzeczy, dzieci mają dużo energii, tak czy inaczej. Dziękuję bardzo, do widzenia, cześć.